dzisiejszym odcinku zabiorę Was na kawkę i porozmawiamy sobie o medycynie roślinnej. Porozmawiamy sobie o wszystkich zmianach, które zaszły w moim życiu od momentu, kiedy zaczęłam stosować medycynę roślinną. Udało mi się ostatnio sporządzić pełną listę zmian, więc jeśli chcecie wiedzieć, czy to było dobre, czy złe, zapraszam. Cześć, ja się nazywam Agata i witam Was serdecznie na moim kanale. Ja na moim kanale mówię o szczęściu co najmniej raz w tygodniu, ale dzisiaj będę mówić o mojej pracy z medycyną roślinną, czyli z grzybami psylocybinowymi i ajałaską. Więc zanim cokolwiek powiem, pozwólcie, że wygłoszę pewne oświadczenie. Ten film nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji lub narkotyków. Film jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Film został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Okej, jak mamy to już załatwione, to ja tylko podkreślam, ja nikogo do niczego nie namawiam, ani nikogo nie zamierzam do niczego przekonywać. Ja dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o mojej prywatnej drodze i o tym, co medycyna roślinna wniosła do mojego życia. Jak nie znacie mojej historii, ja Wam zalinkuję tutaj wideo do filmiku o mojej depresji, o tym, jak się leczyłam. Ja leczyłam się z użyciem dwóch jakby dwóch jakby roślin, chociaż to jest nie do końca prawda, bo ajałaska się składa akurat z dwóch roślin, to jest kombinacja. No ale w każdym razie ja stosowałam najpierw ajałaskę, a później korzystałam z uroków grzybów psylocybinowych. Obie te substancje niestety w większości krajów są zakazane. I tak naprawdę można je chyba swobodnie stosować tylko w bardzo nielicznych krajach, chyba w Ameryce Południowej. Ja akurat byłam w Ameryce Południowej, spędziłam trochę czasu w amazońskiej dżungli i tam też piłam ajałaskę i tam też pracowałam z ajałaską i pracowałam z różnymi szamanami. Moja praca z medycyną roślinną nie jest do końca zakończona, dlatego że wydaje mi się, że chyba nigdy do końca z niej nie zrezygnuję. I na samym początku tej pracy, jak zaczęłam w ogóle pracować z ajałaską, mam wrażenie, że w ogóle byłam inną osobą i miałam poczucie strasznego chaosu. A problem też polegał na tym, że ja bardzo mocno chciałam to wszystko zrozumieć. I dopiero jak zrozumiałam, że ja tego nie zrozumiem i że muszę to puścić i muszę pójść jakby w innym kierunku, wtedy zaczęły się dziać cuda. I ja szczerze mówiąc nie sądziłam, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć i mogą mieć miejsce w moim życiu. I dzisiaj opowiem Wam o takich kilku podstawowych rzeczach, które się zmieniły w moim życiu po stosowaniu medycyny roślinnej. Ja zrobiłam sobie ostatnio listę i szczerze mówiąc byłam dosyć zaskoczona rezultatami. Takim pierwszym efektem, który ja zauważyłam w pracy z medycyną roślinną, to jest coś totalnie niewyobrażalnego, tak jakby ktoś zmienił moją przeszłość. Ja już wcześniej medytowałam rewizyjnie, czyli to jest taka technika medytacji polegająca na tym, że w momencie, kiedy macie jakieś traumatyczne przeżycie w swoim życiu, to możecie medytować z tym zdarzeniem i tak jakby zmieniać jego bieg w myśli. I to rzeczywiście działa i rzeczywiście jakby w pewien sposób nasz mózg reaguje tak, że jakby zmienia trochę percepcję tego zdarzenia, ale to nie było nic takiego, co by przyniosło taki efekt, że ja bym poczuła, że wow, że ja się wyleczyłam z pewnych rzeczy. I musicie wiedzieć, że moja przeszłość i jakby moja praca w ogóle też terapeutyczna głównie opierała się na problemach wynikających z mojego dzieciństwa. Moja praca opierała się na bardzo problematycznych relacjach z moimi rodzicami. I to było naprawdę bardzo trudne i wydawało mi się, że tak naprawdę pewne rzeczy nigdy się nie naprawią, no bo jeżeli coś się wydarzyło w przeszłości, no to się wydarzyło. Możemy po prostu pójść do przodu i tyle, natomiast tego się nie zmieni. I właśnie tutaj wkroczyły całe na biało grzyby, które udowodniły mi, że pewne rzeczy można zmienić i może nie tyle, że zmienić moją przeszłość fizycznie, ale ja osiągnęłam taki efekt, że w momencie, kiedy mówię o pewnych bardzo traumatycznych zdarzeniach z mojej przeszłości, to mam wrażenie, jakbym mówiła o innej osobie. To, co ja wiem, że to się wydarzyło, ja wiem, że to był element mojego życia, ale jakby to nie jest coś, co w stosunku do czego mam w tej chwili jakikolwiek ładunek emocjonalny. To jest tak, jakby ktoś przeciął ten link pomiędzy emocjami, mną, a moją przeszłością.
to jest niesamowite. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale tak to funkcjonuje. Ja ostatnio miałam taką sytuację, kiedy opowiadałam mojej koleżance na temat mojej przeszłości i chciałam jej popowiedzieć jakby o mojej relacji z moją mamą i tak dalej. I ja miałam takie poczucie, że te rzeczy tak naprawdę, one się wydarzyły komuś innemu, że nie wydarzyły się mnie. To było niesamowite. W ogóle w momencie, kiedy patrzę w tej chwili na zdjęcie moich rodziców, z którymi naprawdę, słuchajcie, miałam trudną relację i trudną przeprawę. Moi rodzice już nie żyją, więc w ogóle jakby to jest jeszcze dodatkowa historia. Jak patrzę na zdjęcie moich rodziców, to czuję taką miłość, taką bezwarunkową miłość. To jest tak, jakby ktoś mi tam wszczepił coś do głowy, że moi rodzice jednak mnie bardzo kochali. I pewnie moi rodzice mnie bardzo kochali, tylko że oni w bardzo dziwny sposób manifestowali tą miłość, ale no jakby tak, tak się wydarzyło i to mi przyniosła medycyna roślinna. To jest niesamowite i chociażby dla tego jednego efektu było warto. Kolejną rzeczą, która się wydarzyła, to moja absolutna zmiana podejścia do mojego ciała. I tak naprawdę ja już mówiłam o tym w niektórych filmikach, które nagrywałam, ja miałam taki bardzo agresywny sposób podejścia do mojego ciała, uprawiałam bardzo agresywny sport. I tak naprawdę ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, jak ja bardzo atakuję swoje ciało. Miałam problemy z zaburzeniami odżywiania i innymi rzeczami, ale głównie też chodziło o to, że uprawiałam sport i wydawało mi się, że ja bardzo dobrze robię dla swojego ciała, no bo w końcu, no wiecie, sport to zdrowie, tak? Natomiast nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo krzywdzę to moje ciało i jak bardzo to moje ciało cierpi. I jak gdzieś naprawiłam sobie te wszystkie przepływy energetyczne, odblokowałam sobie wszystkie swoje czakry i nagle poczułam się zupełnie inaczej w swoim ciele. Nagle zaczęłam słuchać tego mojego ciała, zmieniłam zupełnie sposób, w jaki trenuję, zaczęłam się zupełnie inaczej postrzegać. Zaczęłam w ogóle siebie doceniać, zaczęłam w ogóle patrzeć na siebie i zachwycać się sobą, swoim własnym pięknem. Ja wiem, że to może brzmi tak, o Jezu, teraz będzie mówiła, że jest piękna, ale tak, jakby poczułam w pewnym momencie, że jestem piękną kobietą, poczułam, że jestem kobietą taką, jaką zawsze chciałam być. I nagle odcięłam się od bardzo wielu takich negatywnych rzeczy, które kojarzyły mi się z moim ciałem, bo ja bardzo mocno miałam zaburzone postrzeganie samej siebie. Bardzo długo uważałam, że jestem gruba, chociaż nosiłam rozmiar 38, albo na przykład bardzo długo się karałam za to, że nie wyglądam tak jak inne moje koleżanki i nagle zaczęłam dostrzegać siebie, taką prawdziwą, swoje prawdziwe ciało. I to było, słuchajcie, niesamowite doświadczenie i to trwa do dzisiaj, dzisiaj, że tak powiem, patrzę na siebie z zachwytem i to nie jest jakby takie zadufanie w sobie, to jest taka rzeczywista, prawdziwa miłość do mojego ciała i taki świetny kontakt z nim. To jest rzeczywiście niesamowite i chociażby też dla tego efektu było warto. Ja się nie spodziewałam, że ja to kiedykolwiek osiągnę. Ja, słuchajcie, ostatnio miałam takie przemyślenie, jak właśnie pracowałam z medycyną, jak skończył się cały proces, bardzo trudny i bardzo nieprzyjemny, a ja sobie pomyślałam, kurczę, nigdy, jak się wezmę z tamtego okresu, na początku, jak pojechałam na pierwszą ceremonię ayahuaski i jak wezmę pod uwagę swoje wyobrażenia tego wszystkiego, to kurczę, to jakby podmienili mnie. To nie ja. Kolejna rzecz, to jest to duchowe przebudzenie, aczkolwiek z tym duchowym przebudzeniem to jest trochę śmieszna historia. Mnie medycyna roślinna chyba bardziej pozwoliła poukładać to moje duchowe przebudzenie. Ja jestem w ogóle, słuchajcie, bardzo daleka od wszelkiego rodzaju jakichś takich new age'owych kwestii. Jestem osobą naprawdę twardo stąpającą po ziemi. Nie jestem osobą uduchowioną i nigdy nie byłam, chociaż wywodzę się z rodziny de facto, powiedziałabym, czarownic, dlatego że u mnie kobiety w rodzinie zawsze miały jakieś takie umiejętności, miały nad wyraz rozbudowaną intuicję, potrafiły przewidywać pewne rzeczy. Ja też przez na przykład bardzo wiele lat układałam karty tarota i miałam takie jakieś możliwości, no wydawałoby mi się nadprzyrodzone trochę,
Nie wiem, jak to nazwać. I to było ciągle gdzieś tam w sprzeczności ze mną. To znaczy, miałam takie poczucie, że ja jestem gdzieś tutaj taka ja, racjonalna, a z drugiej strony gdzieś jestem ja, ta duchowa, tak? I w momencie, kiedy zaczęłam pracować z medycyną roślinną, to strasznie się bałam, że mi się to trzecie oko otworzy i że ja zacznę widzieć tam te inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I dopiero mi ta medycyna uświadomiła tak naprawdę, że to mi się nie ma co otwierać, bo ja już dawno pewne rzeczy widzę, tylko ja muszę to poukładać, bo ja tak naprawdę sobie nawet nie zdawałam sprawy, że właśnie częściowo ja atakowałam swoje ciało, ja atakowałam siebie przez to, że ja nie akceptowałam tego w sobie. Nie akceptowałam w sobie tego elementu związanego z tą duchowością, bo ja stąpałam gdzieś tam twardo po ziemi, a gdzieś tutaj mi ta duchowość, tak? Natomiast teraz mi się to wszystko poukładało i zrozumiałam tak naprawdę, że ja nie muszę jakby rezygnować z siebie i z tej swojej racjonalności, z tego bycia twardo na ziemi, żeby mieć w sobie tą zgodę na tą duchowość, która wcale nie musi wiązać się z zakładaniem białych szat i wyjeżdżaniem do Indii, medytowaniem przez cały dzień, bo ja wiem, że wiele ludzi, którzy pracują z medycyną roślinną, niestety dostaje syndromu Jezusa czasami i mają takie poczucie, że są lepsi i że lepiej wiedzą i wygłaszają jakieś takie dziwne sądy. Ja może zrobię filmik na temat syndromu Jezusa, bo to jest ciekawa rzecz, która się przytrafia czasami niektórym ludziom i wydaje mi się, że to też jest tak trochę nieodrobiona lekcja, ale nie chcę się stawiać tutaj w sytuacji bycia lepszym od kogokolwiek. W każdym razie mnie się ta cała moja duchowość poukładała i jakby też zrozumiałam bardzo wiele rzeczy. Zrozumiałam, jak funkcjonuje wszechświat, prawo przyciągania i tak dalej, i tak dalej. I odkryłam te wszystkie elementy, one mi się poukładały na odpowiednie półki i nagle okazało się, że to super wszystko funkcjonuje. I słuchajcie, jedna z ważniejszych rzeczy, która mnie spotkała w pracy z medycyną roślinną i dlatego ja też jakby nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zakazuje się stosowania tej medycyny, bo słuchajcie, ja byłam osobą i miałam osobowość bardzo uzależnieniową. Ja się bardzo szybko uzależniałam od pewnych rzeczy i byłam uzależniona tak naprawdę od alkoholu, od papierosów i od cukru. To były takie trzy moje podstawowe uzależnienia, ale podejrzewam, że jakby zebrać do kupy moje uzależnienia, to było ich więcej, jakieś tam uzależnienie od Coca-Coli, od jakichś takich rzeczy. No po prostu całe mnóstwo tego było, ale takie najbardziej destrukcyjne w moim życiu to było właśnie uzależnienie od alkoholu i chociaż jakby wiele osób nie uznawało tego mojego uzależnienia od alkoholu, bo wiele osób mówiło, że w sumie ja nie robię nic złego, no bo teoretycznie nie robiłam nic złego. Ja będę robić też filmik o alkoholizmie takim wysoko funkcjonującym, którego ja jestem winna, tak? Bo ja tak naprawdę byłam rzeczywiście wysoko funkcjonującą alkoholiczką, która nie upijała się do nieprzytomności, ale ja miałam problem z alkoholem, że ja piłam za dużo. Przez kilka dobrych lat ja piłam praktycznie codziennie albo co najmniej 5-6 razy w tygodniu. Wypijałam 2-3 kieliszki wina i szłam spać. I wydawało mi się, że wszystko jest ok. To jest mniej więcej tak, jak niektórzy moi koledzy mówią, no w ogóle jaki alkoholizm, ja wypiłam tylko 2 piwa i idę spać. Ale słuchajcie, dla mnie to był problem i ja uważam, że takie picie to jest alkoholizm. W szczególności, że to jest takie picie, gdzie no nie możesz w pewnym momencie przestać. Ja wielokrotnie próbowałam przestać, nie dałam rady. I miałam takie poczucie totalnej bezradności, a alkohol przynosił mi takie poczucie totalnej porażki, bo o ile ja się dobrze czułam, kiedy byłam pod wpływem, to w momencie, kiedy ten poziom alkoholu spadał, to czułam się po prostu koszmarnie. Nie dość, że czułam, że przegrywam z moimi uzależnieniami, to jeszcze miałam poczucie takiego, nie wiem, po prostu takiego zjazdu psychicznego. Dodatkowo papierosy, które akurat nie były jakimś takim strasznym problemem, bo ja rzuciłam palenie, ale zdarzały mi się właśnie takie napadowe palenia, że na przykład miesiąc wracał i przez miesiąc paliłam i nie mogłam się tego za cholerę pozbyć. No i cukier, czyli te moje zaburzenia odżywiania, bo to nawet nie chodziło o cukier, to było też takie kompulsywne obżeranie się. Ja byłam w stanie na przykład przez 5 dni zachowywać dietę super, pilnować wszystkiego, po czym przychodził weekend i wjeżdżało wszystko na grubo i potrafiłam zjeść 10 tysięcy kalorii. I oczywiście jeszcze w połączeniu z alkoholem i papierosami, no to miałam poczucie takiego bycia totalnym przegrywem. I słuchajcie, ja nawet nie wiem, kiedy to się stało i jak to się stało. Ja w pewnym momencie przestałam pić.
W pewnym momencie przestałam pić. Po prostu alkohol przestał dla mnie istnieć. Mi się zdarza wypić alkohol od czasu do czasu, ale ja bardzo źle reaguję w tej chwili na alkohol. Bardzo źle toleruję alkohol i jakby strasznie nie lubię tego momentu, kiedy się upijam. Zdarzyło mi się chyba ze dwa razy od tego momentu takie mocniejsze spożycie alkoholu i zawsze to bardzo mocno odchorowałam. Więc jakby teraz w ogóle gdzieś mam w głowie coś takiego, żeby może całkowicie zrezygnować z alkoholu, bo on nie jest dobry. Ja zresztą będę mówić o alkoholu, alkohol to jest w ogóle straszne zło. A później jakby się okazało, że te papierosy też gdzieś odeszły w zapomnienie. I ja tak naprawdę najdłużej zmagałam się z tymi zaburzeniami odżywiania i one też w pewnym momencie przeszły. Po prostu to się wszystko uporządkowało, tak magicznie, tak nawet nie wiem kiedy. To znaczy z tymi zaburzeniami odżywiania to wiem, kiedy to się stało, kiedy w jaki moment, kiedy nastąpił pewien restart systemu, to mi się to wydarzyło. No i teraz mogę powiedzieć, że nagle pozbyłam się tego wszystkiego. No i powiedzcie mi, że stosowanie medycyny roślinnej jest złe. Okej, kolejna rzecz. Ja o tym mówiłam w moim filmiku o szczęściu, ale tak naprawdę to też był olbrzymi dar, który dostałam od medycyny roślinnej, ponieważ nauczono mnie, jak żyć teraz, jak doceniać teraz to, co mamy, jak doceniać rzeczywistość, jak być wdzięcznym za to, co mamy. I to jest naprawdę niesamowita rzecz. Bycie tu i teraz, w tym momencie, bycie szczęśliwym. Jeszcze słuchajcie, w międzyczasie okazało się, bo jak w momencie, kiedy zaczęłam pracować z medycyną roślinną, to był taki moment, kiedy jakby też cierpiałam po stracie mojego ukochanego psa i w pewnym momencie stwierdziłam, że no nie będę miała więcej zwierząt, że to za dużo mnie kosztuje. Ale jednak gdzieś coś skłoniło mnie do tego, żeby zdecydować się wziąć kolejnego zwierzaka. Ja Wam wkleję tutaj zdjęcie mojej suki, która jest wyżłem brytyjskim. I to jest niesamowite zwierzę, które też po części pracowało nade mną razem z medycyną roślinną, ponieważ jest to najbardziej uśmiechnięty pies na świecie, który cieszy się byciem w tej rzeczywistości i byciem teraz. I tak naprawdę ja, przebywając z nią i pracując z medycyną roślinną, odkryłam, jak piękne jest życie. Pomimo tego, że czasem jest szaro-buro, pomimo tego, że czasami zdarzają się nam totalnie idiotyczne i niefajne sytuacje, to nagle poczułam taką wdzięczność za to, że jestem i wdzięczność za to, jakie jest moje życie. Naprawdę niesamowita rzecz. I słuchajcie, to też nie jest tak, że ja nie mam czasami złych dni, bo mam złe dni. Czasami zdarzają mi się gorsze sytuacje, czasami ktoś mnie wkurzy, czasami, nie wiem, czasami nachodzi mnie jakiś smutek, ale naprawdę od dawna nie pamiętam takich sytuacji, kiedy pojawiłby mi się w moim życiu taki wewnętrzny smutek, który by pokazywał mi, że no nie wiem, że po prostu smutek tak bez niczego, po prostu, bo jestem smutna, bo jest mi źle. Takie rzeczy mi się przestały zdarzać. Czasami rzeczywiście mam gorszy moment, kiedy na przykład ktoś mnie zdenerwuje, coś mi się wydarzy gorszego w życiu, ale to słuchajcie, szybko przechodzi. Nawet wszelkiego rodzaju jakieś takie grubsze sprawy, ja się z nich bardzo szybko leczę. W momencie, kiedy pojawia się coś złego w moim życiu, no ja po prostu przechodzę nad tym do porządku dziennego. I to jest naprawdę niesamowita rzecz. Ja o wszystkim mówię, że to jest niesamowita rzecz, ale słuchajcie, to naprawdę mnie bardzo mocno zmieniło. Nie spodziewałam się nigdy takich rezultatów. I na koniec taka wisienka na torcie, czyli przekonanie, że wszystko w życiu jest możliwe. Słuchajcie, ja kiedyś myślałam, że my mamy takie straszne ograniczenia, że jesteśmy ograniczeni tym, co możemy, czego nie możemy. I nagle zrozumiałam, że to jest nieprawda, że wszystko jest w naszej głowie, że w momencie, kiedy postanowimy sobie, że coś jest możliwe, to staje się faktem. I to tak naprawdę zależy od nas. I oczywiście jest masa ludzi, którzy będą w tej chwili mówić, no co ty opowiadasz, to wcale tak nie jest, bo to wiesz, bo tu pieniądze, bo to stąd. Nie, naprawdę, uwierzcie mi, trzeba tylko chcieć. Trzeba chcieć i uznać, że to jest możliwe. I wtedy nie ma żadnych barier.
Wszystko się dzieje. I ja tak naprawdę to zrozumiałam też na bazie jakby swojej pracy z ciałem i jakby swojego na bazie swojego sportu. Mi się wydawało, że ja mam pewne ograniczenia, ponieważ ja uprawiam taki sport, a nie inny. Moje ciało ma takie, a nie inne genetyczne uwarunkowania. Więc ja pewnych rzeczy nie osiągnę, a na pewno nie osiągnę ich szybko, bo to będzie okupione naprawdę straszną pracą nade mną, straszną pracą nad wszystkim. I wiecie co, w momencie, kiedy przestałam mieć takie założenia i w momencie, kiedy przestałam myśleć w ten sposób i kiedy po prostu podeszłam do swojej pracy z czystą kartą, nagle okazało się, że dzieją się cuda. Nagle okazało się, że ja mogę więcej, bo tak naprawdę to, co nas ogranicza, to my sami. My sami stawiamy sobie te bariery. My sami sobie mówimy, że nie możemy czegoś osiągnąć, bo nie mamy pieniędzy. My sami sobie mówimy, że nie możemy czegoś osiągnąć, bo tego nie potrafimy i tego nigdy nie zrobimy. Ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy uznamy, że możemy, to wtedy świat nam pokaże, wszechświat nam pokaże, jak to osiągnąć. I najlepiej podchodzić do wszystkiego z czystą kartą. Po prostu nie zakładać. Bo w momencie, kiedy zakładamy, że nie damy rady, po prostu nie damy rady. To jest tak proste. Wiem, że na pewno wiele osób tutaj by chciało zakwestionować to, ale wiecie co? Lepiej jest tego nie kwestionować, lepiej jest tego spróbować. Ja Wam tego naprawdę z całego serca życzę, żebyście się otworzyli na niemożliwe i żebyście się otworzyli na to, że wszystko możecie w życiu osiągnąć i że jesteście niesamowici. Tego Wam bardzo życzę i w ten sposób będę kończyć ten dzisiejszy odcinek. Podejrzewam, że będzie dosyć długi. Jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenia z medycyną roślinną, to zostawcie mi komentarz. A jeżeli podoba Wam się to, co robię i podoba Wam się to, co mówię i chcielibyście więcej, to zostawcie mi lajka, subskrypcję. Będę Wam za to bardzo wdzięczna, bo ja dopiero zaczynam. Mój kanał się rozwija. I słuchajcie, bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście do końca. I mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. A tymczasem pa, pa.